Myślę, że niektórzy z Was bardzo dobrze będą wiedzieli, o czym dzisiaj będę mówił, a mianowicie o tym, że większość ludzi na naszej planecie funkcjonuje w najniższych wibracjach funkcjonowania mózgu. Większość ludzi sprawia od zawsze wrażenie takich otępiałych, przymulonych, którzy koncentrują się wyłącznie na percepcji, żyją wyłącznie w świecie doczesności, dodatkowo wyłączają sobie wyższe formy funkcjonowania mózgu przez to, że piją alkohol i mózg traci wtedy zdolność kreacji. Obniżamy tą częstotliwość naszego funkcjonowania do doczesności, fizyczności. Po alkoholu ludzie przestają myśleć, zaczynają tylko czuć i tam pierdolnie ze trzy piwka i od razu się lepiej czuje. Oczywiście konsekwencją tego jest to, że mózg obniża swoją częstotliwość i koncentrujemy się wtedy wyłącznie na tych najprymitywniejszych instynktach. Prawda jest taka, że dla większości ludzi całość ich egzystencji koncentruje się właśnie na zaspokajaniu tych najprymitywniejszych instynktów. Wstają dzieci, praca, kurwa, wieczorem, chuj wie co, bo na pewno nie kreacja, dwa browarki i tak w kółko. W takim matriksie wegetują, ponieważ taka forma egzystencji to nie jest, kurwa, życie. To jest zwykła, prymitywna, taka najbardziej instynktowna, zwykła wegetacja. I większość ludzi nawet nie wie, znaczy oni genetycznie przeważnie mają uniemożliwione funkcjonowanie mózgu w takich wyższych wibracjach, w związku z czym poruszają się jak takie robaki przy ziemi, nie wiedząc, jakie możliwości daje nam nasza świadomość, jakie możliwości daje nam nasz mózg, jak może wyglądać życie, gdy używa się chociażby odrobinkę więcej, kurwa, mózgu tylko po to, żeby swoją egzystencję przenieść w świat kreacji, fantazji, wyobraźni, a nie jak takie prymitywne robactwo, kurwa, zapierdalać w doczesności. Oczywiście większość i tak kompletnie nie będzie wiedziała, o czym mówię, ale wiem, że jest również liczne grono z Was, które bardzo, bardzo dobrze wie, o czym mówię. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.